Cześć Daniel, dzisiaj mam dla Ciebie taką propozycję, żeby przestudiować Księgę Dziejów Apostolskich i zobaczyć, jak wyglądał w tamtych czasach chrzest, kto chrzcił, w jaki sposób, kiedy to się odbywało. Czy jesteś takim czymś zainteresowany? Pewnie. Przestudujemy wszystkie przypadki chrztów, jakie są opisane w Dziejach Apostolskich, a jak się okaże, wcale nie jest ich tak dużo. No dobrze. To zaczynamy. Mamy tutaj pierwszy fragment. To jest opis wydarzenia z Dnia Zielonych Świąt, rozdział 2, wersety 36 do 41. Tutaj warto zrobić sobie taką tabelkę. Mamy tutaj spisanych tych naszych 9 fragmentów, które mówią o chrzczeniu w Dziejach Apostolskich. I do każdego z takich fragmentów postawimy trzy pytania. Pierwsze pytanie to, kto został ochrzczony? Drugie pytanie, kiedy to się stało? No i trzecie pytanie, kto chrzcił? I tutaj myślę, że tak, zrobimy na początek, przeanalizujemy sobie ten pierwszy fragment. No, reszty nie będziemy analizować, bo zabrałoby to zbyt dużo czasu, ale zobaczymy na koniec, jakie są wyniki tego studium. No dobrze, to zaczniemy od pierwszego fragmentu. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 36-41. Przeczytam. Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, opamiętajcie się, mówi, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ze względu na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest to obietnica, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. W innych też, liczniejszych słowach składał mocne świadectwo i zachęcał ich mówiąc, dajcie się zbawić od tego nieuczciwego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowo, zostali ochrzczeni i dodanych zostało tego dnia około 3000 dusz. Dobra, to mamy ten pierwszy fragment. Czyli wracamy do naszej tabelki. Dobrze, jest pierwsze pytanie, kto został ochrzczony? Dobrze, to teraz Tobie, Daniel, pozwolę się wypowiedzieć w tych trzech pytaniach. Super. No, to jest ciekawe, że około 3000 osób, bo no, nie jest napisane dokładnie ile. Po prostu było mniej więcej, plus minus. Jeśli chodzi o kiedy osoby zostały ochrzczone, to po pierwsze usłyszeli Ewangelię, dobrą nowinę, że mają się opamiętać, mają przyjąć Jezusa Chrystusa i rzeczywiście przyjęli Jego słowo. To potem, jak usłyszeli Ewangelię i uwierzyli, czyli oddali życie Jezusowi. I no, kto chrzcił? Nie widzimy dokładnie, kto chrzcił. Wiemy, że uczniowie Jezusa Chrystusa byli obecni. Wiemy, że Piotr mówił, ale nie jest to napisane, że Piotr chrzcił. To możemy wnioskować, że no, uczniowie Jezusa Chrystusa, te pierwsze, które byli obecne, chrzcili. No dobra, to mamy tutaj pierwszy przypadek, a więc dość duża liczba ludzi. Chrzest odbył się bardzo szybko po tym, jak tylko usłyszeli Ewangelię i ją przyjęli to słowo. I widzimy, że chrzcili uczniowie, dokładnie nie wiadomo kto, była to grupa 120 osób, w tym było 11 apostołów, a nawet może 12, jeśli wziąć pod uwagę jeszcze Macieja. Dobrze, podobne rozważanie możemy sobie zrobić dla 8 kolejnych fragmentów z Dziejów Apostolskich. No i oczywiście, jeżeli sobie zrobicie takie proste studium, to powinniście mniej więcej dojść do takich odpowiedzi na pytania. Teraz sobie popatrzymy na pełną tabelkę. A więc w pierwszym przypadku mamy mieszkańców Samarii, znowu liczna grupa.
tak samo jak poprzednio, zaraz po usłyszeniu Ewangelii ochrzcili się, chrzcił Filip. W trzecim przypadku była to tylko jedna osoba, był to eunuch, również zaraz po usłyszeniu Ewangelii został ochrzczony także przez Filipa. Następnie mamy dosyć specyficzny przypadek nawrócenia Saula, a stało jego chrzest miał miejsce 3 dni po tym, jak usłyszał Ewangelię, chrzcił go Ananiasz. Później znowu mamy bardziej standardowy przypadek, gdzie chrzczonych jest chrzczona cała grupa ludzi, w tym przypadku Korneliusz, jego przyjaciele, jego krewni, jego dom, tak szeroko rozumiany, również podczas głoszenia Ewangelii zaraz po uwierzeniu zostali ochrzczeni. Tutaj też dokładnie nie wiemy, kto chrzcił, był tam Piotr, byli tam inni uczniowie, a więc to na pewno te osoby chrzciły. Dalej mamy przypadek Lidii i jej domu, również domu tak szeroko rozumianego jako Oikos, czyli tą strefę jej wpływu, ludzi, którzy przy niej byli, którzy pracowali zawodowo dla niej i tak dalej. Również ochrzczeni zostali zaraz po usłyszeniu Ewangelii, po uwierzeniu. Chrzcił tym razem Paweł i jego uczniowie. Następnie mamy stróża i jego domostwo, czy znowu tą jego sferę wpływu Oikos. Również zaraz po tym, jak usłyszeli Ewangelię, zostali ochrzczeni, a miało to miejsce nawet w nocy. Chrzcił Paweł i Sylas. Kolejny przypadek to jest Kryspus i jego cały dom, znowu rozumiany jako jego środowisko, jego sfera wpływu, także wielu Koryntia. I to miało miejsce po tym, jak usłyszeli Ewangelię, oczywiście ją przyjęli. Chrzcił Paweł, uczniowie, o Pawle wiadomo jest, że niewiele z tych chrztów było dokonanych przez Pawła. No i na końcu mamy 12 mężczyzn, 12 uczniów Jana. Przypadek również chrzest miał miejsce po usłyszeniu Ewangelii, a chrzcił tym razem Paweł. Dobrze, teraz mam, Danielu, do ciebie takie pytanie. Co byś tutaj w podsumowaniu powiedział? Co tu się powtarza w tych 9 przypadkach? Jakie można by było takie ogólne, krótkie przesłanie z tego stworzyć? Jak ty myślisz? Super, dziękuję za twoje podsumowanie. No, kilka ciekawych rzeczy. Kto był ochrzczony? No, bardzo często grupowo, najczęściej się grupowo chrzcili, czyli osoba plus cały swój dom, czyli rodzina, przyjaciele. To jest piękne, że Bóg właśnie chce, żeby cały dom był zbawiony, ochrzczony. Kiedy? To jest potem, jak usłyszeli Ewangelię, czyli czytaliśmy w Dziejach w 2 rozdziale, że otrzymają Ducha Świętego dar Ducha Świętego po chrzcie. No i mamy, że to jest jasne, że świadoma, wierząca osoba jest w pełni zanurzeniu ochrzczony, tylko i wyłącznie w tych fragmentach, bo tylko świadoma, wierząca osoba może zaufać Jezusowi i się opamiętać. Jedyny przypadek tutaj, gdzie chrzest nie był od razu, albo w tym samym dniu, albo kilka, albo godzinę, czy kilka godzin później, to widzimy Pawła. On 3 dni czekał, no on był ślepy. No to można powiedzieć, że jeśli jesteś osobą ślepą, to możesz zlekać aż 3 dni. A inaczej to no według Biblii się chrzcimy w tym samym dniu. Ja się właśnie modlę o to, żebyśmy w Polsce widzieli chrzty od razu po nawróceniu w tym samym dniu, tak jak w Biblii. I osoby chrzczące to, ja widzę tutaj, że właśnie głównie nie chcieli 12 apostołowie, głównie chcieli inne uczniowie. I to jest też zachęta, że każdy uczeń Jezusa Chrystusa, który jest zbawiony, ochrzczony, może chcić, bo Jezus Chrystus daje im ten autorytet. Chwała Bogu. No fajnie. To takie podsumowanie, być może dla niektórych dosyć nieoczekiwane tutaj wnioski z tego wypływają. Ja myślę, że im bardziej trzymamy się słowa, tym lepiej dla nas. Natomiast chciałem jeszcze zakończyć takim przesłaniem do wszystkich, którzy oglądają ten prosty filmik szkoleniowy. Przeczytamy sobie 2 fragmenty z Biblii. Może ciebie poproszę, Daniel, żebyś przeczytał fragment z Dziejów Apostolskich, 22 rozdział. 16 werset. Pewnie. To jest
chrzest Pawła. Paweł mówi o swoim chrzcie w ramach swojego świadectwa nawrócenia i w 16 wersecie mówi tak: a teraz dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z swoich grzechów, wzywając Jego imienia. To jest dosyć mocne, że no, Paweł usłyszał od Ananiasza, dlaczego zwlekasz? I to też jest wyzwanie dla nas. Po co zwlekać? Widzimy to w samej Biblii, że nie ma sensu zwlekać. Jeśli już wierzymy Jezusowi, to żeby podjąć tę decyzję jak najszybciej. No fajnie. To pierwsza rzecz dotyczy właśnie tego, kto, no, tych osób, które zastanawiają się, stają przed tym faktem, że powinny się ochrzcić. No natomiast jest jeszcze druga kwestia, mianowicie tego, jaka powinna być nasza postawa względem tych, którzy powinni zostać ochrzczeni. Ja tutaj przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, to ostatnie poselstwo, ostatnie trzy wersety tej Ewangelii, no myślę, że dobrze znane wielu osobom. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich tymi słowy: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami, bo wszystkie dni, aż do końca tej epoki. Z tych dwóch fragmentów możemy takie dwa pytania stworzyć. Pierwsze to: ilu przykazań Jezusa jesteście gotowi przestrzegać? Czy wszystkich, czy tylko niektórych? Drugie pytanie: ilu przykazań Jezusa jesteście gotowi nauczać inne osoby? Znowu musimy sobie na to odpowiedzieć. Czy głosząc Ewangelię mówimy tylko jakiś fragment tego, co chciałby Jezus, aby przekazać ludziom, czy jesteśmy gotowi powiedzieć wszystko, włączając w tą kwestię chrztu. Dziękujemy wam. Mamy nadzieję, że było to pewnego rodzaju odkrywcze studium biblijne, zrobiło na was wrażenie i że jesteście zmotywowani, aby przestrzegać tego, co nakazał nasz Pan Jezus. Pozdrawiamy was.